To będzie kolejna i zarazem ostatnia odsłona muzycznego grania w wykonaniu młodych artystów. Na zakończenie festiwalu Demogramy na Tarnowskim Rynku zaprezentują się Quelques Choses, Pan tu nie stał i Studio Rocka Pawła Mazura. Zapowiada się impreza pełna energetycznych i nastrojowych dźwięków. Początek o godzinie 19:00. Myślę, że dość zróżnicowane, jeśli chodzi o muzykę. To już nie będzie taki iście rockowy wieczór. Na pewno będziemy mogli posłuchać wielu przebojów, które znane są ogólnie w ogóle na świecie, bo taką twórczość prezentuje Studio Rocka Pawła Mazura. Natomiast zupełnie nie wiem, czego spodziewać się od grupy Quelques Choses, bo znam tylko jeden ich kawałek. Zobaczymy, co zrobią na koncercie. Myślę, że jeśli tak grają, jak grają w tym jednym numerze, to dadzą radę. No i Pan tu nie stał. To są dziewczyny, które wygrały przegląd muzyki młodzieżowej w Tarnowie. Głosowanie na zespoły, które walczą o studio nagrań, o 2 dni pobytu studio nagrań, Raven, kończy się w południe w czwartek, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby te SMS-y wysyłać, żeby zajrzeć na stronę Radia RDN Małopolska w zakładkę Demogramy, no i wspomóż te zespoły. Zapraszam na ostatni koncert muzyki młodzieżowej w ramach festiwalu Demogramy. Wystąpią grupy Quelques Choses, Pan tu nie stał i Studio Rocka Pawła Mazura. I'm